Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z serii z Islandii. Jest to początek mojej, można powiedzieć, kariery vlogowej. Od tego czasu będą się co jakiś czas pojawiać vlogi z moich podróży. No i zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że się będzie to Wam dobrze oglądało. No, prawie 10 rano, a tu jeszcze giga ciemno. Na pierwszy dzień podróży zaplanowaliśmy dwa wodospady oraz czarną plażę. W sumie nie wiedzieliśmy na początku, jak będzie to wyglądało z widnością, bo to nie było takie oczywiste. Myśleliśmy, że będzie to około 4 godziny, okazało się tak w praktyce, że około 6 godzin było jasno. Także to było miłe zaskoczenie. Generalnie idziemy na wodospad. Myślałem, że tu będzie mało ludzi. Łatwiej się będzie nagrywało, gadało. A wodospad robi wrażenie. Jest to jebany po prostu. Jak się te sople ogromne. Rzeka trochę zamarznięta, obstawiam, że jest trochę większy normalnie. Około 700 metrów obok był jeszcze drugi wodospad, aczkolwiek nie dało się tam przejść przez to, że była grząska droga. Ścieżka była zasypana śniegiem i tak pójść na skróty chcieliśmy, ale odpuściliśmy, bo się nie dało za bardzo iść. Później podjechaliśmy tam autem obok, no i generalnie to był zamarznięty, nic nie było widać. Następnie udaliśmy się na kolejny wodospad. Dzisiaj to były takie miejsca bardzo, ale to bardzo turystyczne. W następnych dniach to już są miejsca dużo mniej turystyczne. No, ten jest dużo większy niż poprzedni. I tu bokiem można wejść na górę i go od góry. I chyba zaraz z boku się to zrobimy. Zobaczymy. Ale próba będzie na pewno. Tu jeszcze nauka mówienia przy ludziach. Nie wiem, chyba mnie widać. Także generalnie każdy wygląda jak pingwin, pokaż się Boguś. Nawet ja mam czapeczkę i do tego jeszcze kapturek. Także wiatr. Najgorszy jest wiatr, a to już jest spoko, bo z tymi zasłaniają te góry dookoła. Niestety jest tylko malutki fragment, bo kamera padła z zimna. No i tylko tyle się udało nagrać. Ostatnią atrakcją pierwszego dnia naszego pobytu na Islandii była czarna plaża. Robi ogromne wrażenie. Obstawiam, że w lecie jeszcze większe. Piękne widoki, ale to bardzo wiało. Na śniadanko potężny islandzki skyr, 400 gramów. Robimy teścik smaku. Gęsty, bardzo gęsty. Wrażenie, że to jakby to było ciało stałe w zasadzie. No i tu dżemik truskawkowy. Może najpierw w sumie. Jest słodki, ale szczerze. I kwas składa jak naturalnie w sumie. Ale spoko. No ale to lepiej z dżemem, wiadomo. Chyba tyle tego dżemu? Chyba tyle. Weźmy płatki, jak po amerykańsku dzisiaj żeśmy wymyślili. O. Zawsze mi się takie coś z restaurami kojarzy. To mi dojebane. Dobra. No, minus 18, jest 10 i nie wiem, czy to widać, minus 25, odczuwalna. Pierwszą destynacją dzisiejszego dnia jest gejzir, są tam największe gejzery na Islandii. No takie dzipki to jest dosłownie norma. Aż nie widać, chujowo widać, a tam jest kolejny, myślałem, że będzie widać, że jakim jestem kurduplem na tle właśnie tego Nissan Patrol. Wszystkie właśnie takie totalnie wyższe opony. No jak gość, cała opona prawie. Właśnie tutaj do gejzeru idziemy. Tam parę właśnie widać. Jak leci, zaraz idziemy oglądać. A, cały czas mają. Czy to jest to, że to ciśnienie, dobra, wiem o co chodzi. Na kołach one mają takie linki, one są podpięte do takich jakby, nie wiem, wentylów na butnikach i
chodzi o to, że on tym steruje ciśnieniem w oponach. Tak. I tam ma sprężarkę i on może to sprężać i sprężać, tak. Może sobie spuścić powietrze na jakimś... Tak, jak jest jakiś ten teren, to żeby miał jak przyczepność, dokładnie. A, żeśmy to rozkminili. Nie wschód słońca jest teraz. No, Buski, dopiero wschód słońca jest teraz. Wczoraj jest jakieś koło 11, nie? Potężny sprinter. Nie no, genialnie te koła dojebane wyglądają. Przecież to wygląda jak jakiś monster truck. Jebany monster truck. Chyba co drugi taki samochód tak wygląda. Tutaj przy tych gejzerach sklepik, taki potężny bym powiedział, futra z renifera, chyba, albo z czegoś, nie no. Moim eksperckim okiem jest to renifer, tak, renifer mamy takiego samego. Ta, 24 000, czyli... Razy 4, 750 zł około. No. 750 zł taka skóra, ogólnie wygląda zajebiście. Nie wiem jak to z włożeniem tego do Polski, a tu jest baran. Kozackie czapeczki ogólnie, będzie brana czapeczka. No, taka cieplutka z pomponikiem, przyda się na pewno. Generalnie zyskałem szacunku do mrozu tutaj. Zupełnie inne podejście niż w Polsce, jeśli chodzi o mnie. Tam mikołajowe rzeczy się pokażę. I oczywiście klasyk, magnesiki, jakieś te... Lawa. Ogólnie, szczerze, jak jestem, nie jestem fanem takich właśnie sklepowych główien. Tych czasów z pamiątkami chamskimi, to po prostu zajebiste wszystko. Zajebiście to wygląda, fajnej jakości i generalnie klimatyczne bardzo. Już jakiś ciągniczek stoi sobie. Amerykański. Bardzo duży wpływ na motoryzację tu Amerykanie. Stosunkowo blisko. Więc te do Polski to jest do Stanów. Jakiś import, jakieś Dodge Ramy, wszystko w chuj tego tutaj jeździ. Więc generalnie bardzo dużo amerykańskich aut. Dojebane kliszeczki. O, ten jest brany. No, to jednak trochę turystycznie. Ale widoki dojebane. Troszkę to podmrożone wszystko, tak nawet mocno podmrożone bym powiedział. Następnie pojechałem się do takich dzikich, gorących źródeł. Jako jedyny podjąłem próbę wejścia, aczkolwiek była ona niepomyślna. No, było bardzo zimno, około minus 15 stopni. Woda w dwóch basenach takich większych była zimna. A w takim jednym takiej wanience, można powiedzieć, była ciepła, ale nie gorąca. Tak mi powiedział Polak, który wszedł. I się go posłuchałem, bo jak on mówił, że to jest wejście dla samego wejścia i żeby strzał. Ostatnim celem tego dnia był malowniczy wodospad. W dosyć trudno dostępnym miejscu. Droga miała miejsce przez góry. Troszeczkę trzeba było pojechać pod tych źródeł ponad 80 km. No, jak jakiś inny świat, nie? No. Otoczony... Właśnie ta poświata jest, jak jej nie było właśnie, jak nie było takie na ziemi. Nie oddaje ta kamera w ogóle tego, ale tak zajebiście to wygląda. Ta poświata, ona jest 3 razy mniejsza jak w kamerze. Czekaj. Nie wchodzę już. Tak jakbyś ktoś pytał, czemu jestem w bluzie, to jestem w bluzie, odczuwana minus 28, ale na 4 minutki szybko nagrać, bo jechaliśmy chyba z, no, godzinę 20, tak grube 180 kilosów, żeby zacząć wodospad, który jest gdzieś 7,5 km tam.
No właśnie, 7,5 km. Drogi za bardzo nie widać. Żeśmy przetłumaczyli na Google Translate i generalnie to znaczy, że droga niemożliwa, przejazd niemożliwy. Czyli generalnie nie pojedziemy już dalej. I chodzi na to, że musimy zawrócić. Ale i tak warto było, bo te widoki są popierdolone, tak ładne. No zobaczcie, jak w jakiejś innej alternatywnej planecie. Nawet nie jak na Księżycu, jeszcze lepiej. Także i tak warto, bo nawet nie jesteśmy w zasadzie wkurzeni, że jechaliśmy teoretycznie na nic, bo w sumie to i tak wydaje mi się, że wodospad nie byłby ładniejszy niż to, bo tych wodospadów żeśmy już z 5 widzieli, nawet może więcej. I są fajne, ładne i tak dalej, no ale to jest coś, co już drugi raz tutaj nie zobaczymy na pewno, więc zajebiście i tak. Taki piękny zachód na zakończenie dnia. Chyba najpiękniejszy dzień, jeśli chodzi o taką zimową twarz Islandii. Niepowtarzalne widoki i na pewno będę pamiętał to na długi, długi czas. Tak. Testujemy islandzkie hot dogi. Specjalność tutaj z Aniwy. Dobra, ze świeżą cebulą. Musztardka. Słodka. Polecam. Jak ocenka smażonego w tłuszczu? To jest inny potok, tam to może jest taki, to jest coś takiego, jak się robiło kiedyś takie te... Nie wiem, przynajmniej rodzice kiedyś robili takie koziołki z parówek. Nacinane kiełbasy. Tak, tak. A, taka, okay. Takich nigdy nie robiłaś. A to jest coś ta parówka, czy to jest coś innego? To jest parówka. Taka, a taka sama parówka, okej. Tylko jak koziołki. To jest, nie dziwicie, z Doritosami. Tak, Doritosy, jakiś sos stosunkowy. Znaczy, no, ciekawe. Ale jest... który lepszy? Zwykły, czy jest ten smażony? Chyba zwykły. No to widzisz, ten znaczy 800, ten jest inny. Koron, ten 550, czyli ale... ten 1650, ten 24 ziko. To dla gustu. Brzmi właśnie, strasznie, no. A to jest tanie jedzenie tutaj. Tak się prezentuje wnętrze domku, w którym mieszkaliśmy przez pierwsze 4 dni na Islandii. Jest to domek niedaleko Selfoss, 20 km od tej miejscowości. No taka klasyka, można powiedzieć. Jedno pomieszczenie główne, w którym były łóżka piętrowe i takie dwa małe obok siebie. Całkiem przytulnie, przede wszystkim ciepło, mimo że to z zewnątrz tak nie wygląda. Nie mam pojęcia, czy mnie słychać, ale dzisiaj w sumie pierwszy raz jesteśmy tak, że jest jeszcze jasny. Możemy nagrać naszą chawirę. Numer 8 to nasz pokoik. Taki motel trochę na wzór amerykański, to z tym się kojarzy. Taki parking, tam dalej droga, wzdłuż drogi to nasz Outlander. Wyczy samochód, myślałem, że to jest mniejszy, ale koni to nie ma. Napęd nasz też robi swoją robotę, ale to ma chyba 135 koni łącznie. Hybryda ciekawostka. Tak jeszcze pokażę z bliska, tu zaspa. A dzisiaj Sylwester. Jedziemy jak się uda oczywiście, bo ma być księżyca za 3 godziny. I generalnie są ostrzeżenia, jest taka specjalna mapka. Sprawdzasz, czy są drogi zamknięte i tak dalej. Plan na 31 grudnia był prosty. Jedziemy na wycieczkę do Reykjaviku. To miał być taki trochę luźniejszy dzień i planowaliśmy właśnie pojechać do stolicy Islandii. Tam generalnie sobie pochodzić, zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. No bo to jest niby stolica, ale z drugiej strony miasto, które ma między 100 a 150 tysięcy mieszkańców, czyli jednak na warunki polskie to takie średnie miasto tak naprawdę, więc zawsze to coś innego. Plan na wieczór w Sylwestra był prosty, czyli pooglądać sobie fajerwerki wieczorem, bo na Islandii są bardzo duże fajerwerki, bardzo długie przede wszystkim. No i taki był plan, także bez jakiegoś imprezowania wielkiego, szykownego, tylko tak raczej w plenerze, można powiedzieć. Wylądowaliśmy w Reykjaviku, ale klimacik jest, śnieżek pada, światełka są, coś tam się pochodzimy, pewnie jakąś herbatkę, kawkę ciaśniemy i zobaczymy. Co dalej? Na pewno na sztuczne ogień, znaczy na fajerwerki to gdzie indziej, już mamy miejscówkę chyba obcykaną, gdzie będziemy iść. W sumie tak to wygląda. O, takie fancy osiedla. Dojebane, wielkie szyby, czarne, ładnie to wygląda, tak prestiżowo można powiedzieć. Tak, wszędzie osiedlone tam, balkony. Ale w tej budynku. Tak, a tu tam. Większość miejscowości, wszyscy mają jednakowe światełka. Teraz w dzień tego tak dobrze nie widać, w nocy lepiej. No i tu oczywiście tam dalej morze. Znaczy, będąc szczegółowym, to jest chyba Ocean Atlantycki od tutaj, od Reykjaviku, tak, od południa. Także Ocean Atlantycki, tam widać fragmencik.
Pochodziliśmy trochę po mieście, później żeśmy zjedli obiad w wietnamskiej restauracji. Taka ciekawostka, bardzo dużo tutaj jest Azjatów, Chińczyków głównie, tak mi się wydaje. No i dzięki temu bardzo dużo azjatyckiego jedzenia, dużo więcej niż się spodziewałem. Ogólnie jeśli chodzi o kuchnię, no to kuchnia islandzka jest, jakaś tam jest, ale nie jest to nic, co można jakoś tak na każdym kroku spotkać raczej. Tak jak u nas, czyli trochę jest restauracji z polskim żarciem, trochę z takim europejskim, no i wiadomo, jakieś tam burgery, pizza, tego typu rzeczy. Czy właśnie Chińczyk tak zwany. Tutaj bardzo dużo tego azjatyckiego jedzenia, mi to osobiście pasuje, a co do jedzenia islandzkich specjałów, coś tam jedliśmy, tak patrząc przez pryzmat całego wyjazdu, ale no ja się też na to jakoś mocno nie nastawiałem. Wracając z Reykjaviku do naszego noclegu, żeby się tam chwilkę odpocząć, przejeżdżaliśmy przez miasteczko Selfoss. No, w nim już wiele razy byliśmy, także wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Ale co istotne, chciałem pokazać, jak oświetlone jest. To jest takie chyba najładniejsze miasteczko, jakie widzieliśmy pod kątem wszechobecnych lampek, takiego klimatu świątecznego. Wiecie, śnieg dookoła, wszystkie domki oświetlone, dosłownie. No, moim zdaniem to jest bardzo klimatyczne i bardzo ogromne wrażenie to robi, takie pozytywne. Tam nawet były niektóre takie domy całe świecące się, normalnie jak w jakimś amerykańskim filmie, że widać tam z kosmosu domek i tak dalej, nie? Że się świeci. No, robi to gigantyczne wrażenie. Widać, że tutaj strasznie na bogato podchodzą pod to, ale to jest związane z tanią energią, ponieważ tutaj są te elektrownie geotermalne i prąd jest bardzo tani. Przez to no, mogą sobie pozwolić na takie rzeczy i nie odczuwają tego w żaden sposób finansowo, no a wiadomo, że północ to depresyjne klimaty, no to tak naprawdę jest to jakaś tam forma umilania czasu. Każdego roku na Islandii ludzie rozpalają w swoich miasteczkach takie bycze ogniska. Myśmy dostali informację, że to się zaczyna o 20:30, szukaliśmy tego długo, spóźniliśmy się, byliśmy 20:40, no ale się okazało, tak patrząc po stopniu wypalenia, że to już jest, nie wiem, pali się około 2 godzin. Także chyba to takie rozpalanie było dużo, dużo wcześniej. No a tutaj jesteśmy totalnie sami. Niby się ludzie, z tego co czytaliśmy, zbierają w jakichś większych grupach, no a tutaj się już to chwilę paliło i już nie było nikogo. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest już taka trochę wymierająca tradycja, jeśli chodzi o frekwencję, że raczej się pali to tak z tradycji, ale niekoniecznie to już tak ludzi jara jak pewnie 20, 30 czy tam 50 lat temu. Na koniec sylwestrowy pokaz fajerwerków. Ciekawostka taka jest, że od 23:30 do wpół do pierwszej, czyli ponad godzinę, cały czas były puszczane fajerwerki, mniej więcej na wysokości całego miasteczka. Jest to miasteczko Selfoss, tak jak wcześniej pokazałem już klipy z niego. Ciekawostka kolejna, 7000 mieszkańców, no a wydaje mi się, że to tak duże miasto w Polsce, czy ogólnie w Europie kontynentalnej, to by się nie powstydziło czegoś takiego. Tutaj działa to w ten sposób, że pieniądze z fajerwerków, które są sprzedawane na Sylwestra, idą na lokalne służby, więc to jest jakby w ten sposób, że się wspiera tam policję, straż pożarną, pogotowie i tak dalej. Tak słyszałem. No jeśli to jest jakiś plot, no to możecie poprawić w komentarzach, ale z tego co się dowiedziałem, to tak to działa właśnie. No i dlatego między innymi jest taki potężny pokaz. Dzięki za oglądanie pierwszego odcinka z serii z Islandii. Do zobaczenia w następnym filmie.